Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Ponieważ dziś Dzień Kobiet, to w najbliższych dniach nie zabraknie ciekawych propozycji dla pań. 8 marca w piątek o godzinie 17 w hotelu i restauracji pod Gołębiem w Wiśle pokazowy Dzień Kobiet. W programie m.in. spotkanie z wizażystką i stylistką, pokaz mody folkowej oraz mody wieczorowej. Będą również stoiska, nie zabraknie zabawy z DJ-em. Wstęp wolny. Skoczów z kolei zaprasza na Taneczny Dzień Kobiet. W programie pokazy tańców z różnych stron świata, prezentacja fotograficzna. Wstęp na to wydarzenie 10 zł. Start godzina 18 w Teatrze Elektrycznym. Piątkowy wieczór w Brennej również należy do kobiet. W tamtejszym domu Zielin Przytulia babski wieczór z kulturą kraju kwitnącej wiśni. W programie m.in. celebracja posiłku, pokaz kulinarny i projekcja filmu. Wstęp 20 zł. Impreza rozpocznie się o 18. W Strumieniu dla odmiany będzie muzycznie. W piątek w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się koncert Antoniny Krzysztoń. To polska pieśniarka, kompozytorka, autorka tekstów. Impreza jest biletowana. Początek spotkania godzina 19. Gminny Ośrodek Kultury w Haszlachu również ma propozycje dla pań, ale na sobotni wieczór w sali widowiskowej w Zamarskach o godzinie 16.30 rozpocznie się Wieczór dla Kobiet. W programie występ kabaretu Bumeland, wystawa fotografii, stoiska i możliwość zakupów. Drobny poczęstunek, nagrody. Impreza jest biletowana. Sporo będzie się działo w sobotę w Istebnej. W hotelu Złoty Groń odbędzie się 11. edycja Dnia Kobiet i gala finałowa konkursu na kobietę oryginalną Śląska Cieszyńskiego. Stoiska i porady dla pani już od 16.00. Pokaz mody projektantki Anny Drabczyńskiej oraz ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce o godzinie 18.00. Na zakończenie mamy dla was sportową propozycję. W niedzielę na terenie gminy Haszlach odbędzie się bieg Borgońka Cross. Zawodnicy będą mieli do pokonania ponad 12 km. Start godzina 13, skrzyżowanie ulicy Leśnej i Myśliwskiej. Bieg ma charakter przełajowy, zaplanowano bieganie ścieżkami leśnymi i polnymi oraz drogami wiejskimi. Dekoracja zwycięzców około godziny 15.30. Szczegóły na stronie organizatorów. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia!